partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Dzieci mnie zaraziły teraz taką kłebo matą, ale to generalnie po to, żebym usłyszał, co ich pokolenie ma do powiedzenia. Jak ci się ta muzyka podoba? To jest generalnie tak, że wsłuchałem się w Kłebo i absolutnie mogę powiedzieć, że zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. To nie są być może przeboje, które będziemy śpiewać za 40 lat, typu na jednej z dzikich plaż. No ale chyba nie o to chodzi. Każde pokolenie ma swój manifest, prawda? Absolutnie. I to trzeba uszanować. Ciężko mi na przykład, mimo tego, że znam i bardzo szanuję Matę, no ale to jest tak, że to jest tak strasznie poważne, co on napisał teraz, że nie może być w tym żadnej głębszej analizy. Oprócz tego, że to jest to, co czuję w danym miejscu, w danym czasie. Fajnie, że tak jest, no bo no, on ma do tego prawo, no kurczę, no, każdy krzyczy jak potrafi o tym, co go boli. My to też zrobiliśmy nieraz. A no, Kłebo jest mi na pewno tutaj w tym momencie bliższy, ale w ogóle muszę powiedzieć, że przez dzieciaki odkrywam muzę, o której nie miałem zielonego pojęcia. Jak to było, że melanżowałeś tam z Kłebomatą i Kukonem? Jaka jest historia tego? Jak ty się tam znalazłeś? Banalna. Po prostu tak? Czasami jest tak, że ktoś ci proponuje jakieś kolabo. To kolabo może się nazywa w tym przypadku, bo jak śpiewałem z Krzysiem Krawczykiem, czy wiadomo, z gwiazdami popkultury, to się to inaczej nazywa. Ale okej, chłopcy zadzwonili do mnie, czy godzę się na taki występ. Bo jest utwór pod tytułem Piję wódę i słucham ich troje, no to pasowałem tak, do tego jest, bardzo. Jest świetny kawałek. Okazało się, że mają wspaniały management, który nie tyle potrafi przekonywać, ile hej, to są idole moich dzieci, no to generalnie nie mogłem sobie odmówić. A okazało się przy okazji, że poznałem naprawdę bardzo fajnych, sympatycznych ludzi. Wprawdzie byłem trochę, wiesz, nie będę oszukiwał, że byłem trochę pełen obaw, co mnie spotka w Kijowie, jak zobaczyłem gości, których wybrali do teledysku. No mocni zawodnicy, co? Powiem ci, że wyglądało to jak taka ostra gejowska impreza na początku, ale z drugiej strony była obawa, że będziemy musieli robić to, co było w tekście, tak? Bo nie wiem, czy wiesz, co jest w tekście. Piję wódę i słucham ich troje, liże i liczę. W związku z czym ucieszyłem się, że tego drugiego wersu nie będę musiał grać. I przyjąłem to na klatę i było naprawdę przesympatycznie. Bardzo miło to wspomnieć.